Hej Cześć wszystkim! wszystkim, witamy Was w nowym vlogu. My właśnie znajdujemy się w Mieście stolicy Rodos. Rodos, mieście Rodos, na Rodos. Przyjechaliśmy tutaj trochę pozwiedzać, nie mamy konkretnych planów, ale spacerujemy sobie, oglądamy, jesteśmy właśnie na Starym Mieście. Bardzo ładnie to wszystko tu wygląda. Nie mamy żadnego planu wycieczki, po prostu przyjechaliśmy sobie tutaj pozwiedzać, może coś zjeść, może się czegoś napić. Dominik poszedł umyć ręce w morzu. Jadł loda i ma całe klejące. Teraz, o, to będzie wyzwanie. Co, umyte? No, przynajmniej tyle. Tutaj stoi taki wielki wycieczkowiec. Na kamerze tego tak nie widać, ale naprawdę jest ogromny. Zastanawiamy się, jak to jest płynąć takim. Jeśli ktoś był, to koniecznie dajcie znać, bo w sumie całkiem ciekawa sprawa. A teraz będziemy szli wzdłuż wybrzeża drogą w którąś stronę. Tam już chyba nic nie ma, bo już wszystko przeszliśmy, więc idziemy tutaj. Przyszliśmy do baru, bardzo fajny, klimatyczny, zamówiliśmy sobie po drineczku. Ja mam Jagera, którego nie mam na spotera, Polina zamówiła sobie Aperola, którego piję na dzień. Ale miałam ochotę, poza tym jest tak gorąco, że fajnie się czymś orzeźwić. Witamy Was wszystkich. Dzisiaj urodziny tej oto pani. 4 lipca. Jak się cieszysz? Znaczy, czekaj jeszcze raz. Jak się czujesz, miało być? No nie wiem, tak normalnie się czyna. Dzień się zaczyna w sumie średnio. Bo czekamy na śniadanie do pokoju, bo zamówiliśmy sobie z okazji urodzin Pauliny śniadanko do pokoju. No i w sumie przyjdzie za 5 minut i pan nas przyszedł poinformować, że się spóźni. Znaczy jakby nie, że te 5 minut się spóźnia, tylko już czekamy 25, więc w sumie pół godziny po prostu jest opóźnienie. No ale trudno, to nic. No jakby nic się nie stało, ale już myśleliśmy, że się pomylił pan. Bo szedł, ja widziałem go, że szedł z taką tacką i ze śniadaniem i zaniósł jakby je do pokoju niżej. Myśleliśmy, że się pomylił może. Specjalnie wstałem wcześniej, przyszykowałem się na te urodziny, posprzątałem pokój, bo też chcę jakieś zdjęcia zrobić jeszcze teraz. No i czekamy. No, zaraz będzie. Właśnie przyszło nam śniadanie do pokoju. Wygląda przepięknie i przesmacznie, także na pewno takie będzie. I jemy dzisiaj śniadanie z takim pięknym widokiem. Właśnie przyszła nasza kolacja, dostałam też tort, ale mi miło, piękny. Mamy też świeczki, które sami kupiliśmy ostatnio, szampana, także będziemy świętować. Bardzo się cieszę, miałam mega ochotę na sushi, także super. Cześć moi drodzy, witam Was z kolejnego dnia, jak to się mówi, urodziny, urodziny i po urodzinach. Już dzisiaj urodzin nie mam, mamy 5 lipca i dzisiaj wracamy już do domu. Powiem Wam, że byliśmy tak naprawdę 3 tygodnie na wyjazdach. To są nasze ostatnie wakacje, przynajmniej tak planujemy i już nigdzie nie jedziemy. Tęskniłam się już za mieszkaniem, także cieszę się, że wracamy. Fajnie, że mieliśmy taką okazję być tyle czasu na wyjazdach, że cieszę się już z tego, że wracamy do domu. Czasem tak jest, że jak jedzie się na wyjazd i się wraca, to jest smutno, bo chciałoby się jeszcze trochę posiedzieć. Ja już powiem Wam szczerze, że naprawdę, naprawdę tęsknię do mieszkania. Mamy godzinę 13:12, o 18:00 wyjeżdżamy z hotelu na lotnisko, o 20:00 mamy lot do Warszawy, a potem jeszcze mamy lot krajowy z Warszawy do Katowic. Powiem Wam szczerze, że to są najgorsze loty. Moim zdaniem to są najmniejsze samoloty i zawsze one się tak trzęsą, wszystko lata dookoła i mam wrażenie, jakby miały zaraz się rozpaść. Także
ciężki dzień, ciężki wieczór przed nami. Ja ogólnie bardzo nie lubię latać samolotem, więc może też dlatego, ale przetrwamy i już dzisiaj w nocy położymy się do łóżka w Katowicach i jutro rano będziemy już na miejscu, także fajnie, ma być ładna pogoda w Katowicach, także też się cieszę, że nie tracimy tego, że nie wracamy do zimnej Polski, ma być ładnie, ciepło, także bardzo się cieszę, no i zobaczymy, co dzisiaj jeszcze będziemy robić, za niedługo pewnie pójdziemy na obiad i potem będziemy się dopakowywać i wracać. Także jeszcze chwilę posiedzę, popatrzę na ten piękny widok, jest naprawdę przepięknie od wczoraj, woda w morzu ma w ogóle jakiś niesamowity kolor, do tego te baseny poniżej, no naprawdę widok jest przepiękny, także jeszcze się chwilę podelektuję i już będę mogła wracać. Tutaj leżą kwiatki, które wczoraj dostałam od hotelu, bardzo mi miło, tylko niestety będę musiała je zostawić, raczej nie zabiorę ich ze sobą do Polski, nie mam też za bardzo jak, musiałabym je ciągle trzymać w ręce. Także niestety będę musiała je zostawić, ale są naprawdę piękne. I może to zabrzmieć śmiesznie, ale powiem wam szczerze, że chyba najbardziej będzie mi brakować tej wanny. Jest wspaniała i jak kiedyś będę miała możliwość wybierania sobie wanny do domu, to właśnie taką wannę chcę. Jest naprawdę idealna pod tym względem, że jest po pierwsze duża, a po drugie można sobie tutaj dookoła coś postawić. Podobają mi się też te wanny takie wolno stojące, natomiast one zupełnie są niewygodne i niepraktyczne. Ta jest serio wspaniała i bardzo dobrze spędzało mi się tutaj czas. Jedyny minus to taki, że faktycznie dużo czasu tu spędzam. Ja ogólnie bardzo lubię kąpać się w wannie, więc gdybym miała taką w domu, to pewnie niedobrze by się to skończyło dla mojego portfela, jeśli chodzi o licznik wody, bo spędzam tam bardzo dużo czasu. No i oczywiście czas, bo no tak jak mówię, pewnie grube godziny bym tam siedziała. Do tego te okno z widokiem. No naprawdę super, super, super. Także jak kiedyś będę myślała o wannie i będę miała możliwość wyboru, to zdecydowanie właśnie taka. Jesteśmy już na lotnisku. Zaraz lecimy do Warszawy. Kupiliśmy sobie Oreo i kolę, za którym ja nie przepadam. Ale trudno. Nie no, może jedno ciastko zjem. I to wzięłam sobie książkę. Nie wiem, jak można nie lubić Oreo. Ja właśnie nie przepadam coli, za którą się ciągle piję. Ja nie piję coli, a za Oreo właśnie nie przepadam. Tak jest, jak nie lubicie Oreo, to napiszcie w komentarzu. Mamy kolejny dzień. Ja praktycznie wczorajszy cały dzień spędziłam na rozpakowywaniu walizek, sprzątaniu, praniu i tak dalej. Wiecie pewnie, jak to jest po przyjeździe z wakacji, mimo że przed wyjazdem sprzątaliście, to wracając nagle robi się mega bałagan w mieszkaniu i wszystko od nowa trzeba sprzątać, mimo wszystko trochę się wszystko zakurzyło i tak dalej, także tak spędziłam wczorajszy dzień. Po przyjeździe do domu, do Katowic, czekała mnie jeszcze mała niespodzianka, której niestety nie nagrałam, bo była już pierwsza w nocy, ja tak naprawdę niczego się nie spodziewałam i myślałam tylko o tym, żeby pójść spać, także już nie wyciągałam kamery, ale pokażę wam tutaj, bo zrobiłam sobie zdjęcie telefonem i takie krótkie nagranie, także taka niespodzianka czekała na mnie od znajomych, do tego prezent, także zaraz wam w ogóle wszystkie prezenty pokażę i powiem wam szczerze, byłam bardzo zaskoczona, zupełnie nic się nie spodziewałam i jak zwykle udało im się mnie zaskoczyć, także może teraz przejdziemy do tych prezentów, pokażę wam co dostałam, bo chyba lubicie takie rzeczy oglądać. Ja też zawsze lubię takie rzeczy oglądać, kto co dostał, bo to też potem może wam pomóc w wymyślaniu prezentów dla kogoś, zainspirowaniu się tym, kto może coś dostać również, także już wam pokazuję. Także jeśli chodzi o prezenty od Dominika, to tutaj dostałam prezent z Victoria's Secret. Nie będę go otwierać, nie będę pokazywać. Możecie się domyślać, co tam jest. Ja jakoś nie czuję potrzeby pokazywania tego typu prezentów. Na filmie jest to ostatnio bardzo popularne, więc pewnie się domyślacie. Dostałam też takiego szampana przepięknie zapakowanego, personalizowanego. Co prawda wypiliśmy go już w Grecji, natomiast zobaczcie,
zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Szkoda mi było zostawiać tą butelkę, więc przywiozłam ją z powrotem. Nie wiem, czy to dziwne, czy nie. Tak czy inaczej, no naprawdę przepiękny dodatek do prezentu. Dostałam taką drugą w zeszłym roku, też dostałam i naprawdę uważam, że wygląda to przecudownie. Jeśli chodzi o prezenty od znajomych, które były w tej niespodziance, to dostałam, słuchajcie, storczyka. Ja nigdy specjalnie nie miałam ręki do kwiatów, nigdy się tym nie interesowałam, natomiast w zeszłym roku też dostałam storczyka na urodziny i powiem Wam szczerze, że aktualnie kwitnie jak szalony, także bardzo się ucieszyłam. Dodatkowo on tak ładnie wygląda, jest tu tak pięknie spięty. Tutaj ma już nowe pączki, jak możecie zobaczyć, także czekam na nowe kwiatuszki. I powiem Wam, że trochę zmieniło się moje podejście właśnie do kwiatów. Bardzo się cieszę, bardzo o nie dbam i bardzo się cieszę, jak mają kwiaty. A mają ich coraz więcej odpukać, także mam nadzieję, że i ten ze mną przetrwa jak najdłużej. Kiedyś na jakiejś grupie takiej, wiecie, domowej widziałam panie, które miały swoje storczyki po nawet 11 lat i były tak wielkie, że nawet sobie takich nie wyobrażałam. Miały po dziesiątki kwiatów, także mam nadzieję, że też mi się uda takie wyhodować. A jeśli chodzi o ten główny prezent od znajomych, to mam tutaj torbę z torebką w środku. Powiem Wam szczerze, że właśnie takiej torebki mi brakowało i właśnie taką torebkę bardzo chciałam dostać. Zresztą sama o tym mówiłam, dlatego też pewnie ją dostałam, więc uważam, że jest to prezent idealnie trafiony, a się zupełnie tego nie spodziewałam. I zobaczcie, tak wygląda ta torebka. Jest to torebka z Guessa, takiej średniej wielkości. Nie jest ona ani mała, natomiast nie jest też duża. I tak się ona prezentuje. Do tego tutaj ma te łańcuchy, którymi ja jestem zachwycona. Jeśli chodzi o jej środek, to jest ona tutaj odpinana na takie magnesy, a w środku ma trzy przegródki, także ma naprawdę sporo miejsca. Tak jak mówię, właśnie takiej torebki mi brakowało. Bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy to oglądają, którzy się złożyli na właśnie tę torebkę. I już ją odpakowuję oficjalnie, bo czekałam specjalnie, żeby nagrać ten fragment i dzisiaj ją ze sobą zabieram. A gdzie ją zabieram, to już Wam mówię. Właśnie się zbieramy. Dominik się tam szykuje, suszy włosy i tak dalej. Ponieważ za chwilę wychodzimy, słuchajcie, do stomatologa. Powiem Wam szczerze, że już od rana, całą noc ciężko mi było spać, przebudziłam się rano. Ja to jednak mimo wszystko się stresuję takimi wizytami, natomiast wiem, że jesteśmy w dobrych rękach. Nie wspominałam Wam jeszcze tutaj na vlogu, natomiast jakiś czas temu podjęliśmy współpracę z doktorem Mariuszem Dudą, który zajmie się naszymi zębami, metamorfozą naszych uśmiechów. Jesteśmy w trakcie, ponieważ to będzie dzisiaj nasza druga, a tak naprawdę trzecia wizyta. Jeśli chodzi o pierwszą wizytę, to była to konsultacja, na której zostały wykonane zdjęcia, wszystkie prześwietlenia, skany naszych zębów i szczęki górnej, dolnej. Powiem Wam, że pierwszy raz takie coś widziałam na oczy i na podstawie tych skanów, tak naprawdę doktor w ogóle nie zaglądał nam do buzi, i na podstawie tych skanów zaplanował cały plan leczenia. Także tak jak mówię, jest to jakaś najwyższa technologia w ogóle takich rzeczy. Nie wiedziałam, że takie rzeczy są. Także dzisiaj jest nasza druga wizyta, taka wiecie, robocza, jak to mogę nazwać, ponieważ zaczynamy oczywiście od podstaw. Na ostatniej wizycie mieliśmy robioną higienizację, do tego leczenie zębów. Dzisiaj jest kolejna część leczenia tych zębów. No i trochę się stresuję, natomiast szybko pójdzie i mam nadzieję, że przetrwam. Dominik mówi, że boi się tych zastrzyków znieczulających, wiecie, jak się po prostu wbija znieczulenie w dziąsła. Mnie to właśnie tak nie przeraża, mnie przeraża samo wiercenie tych zębów, także to jest dla mnie największy stres. Zawsze leżę trochę pospinana, ale absolutnie nic ostatnio nie bolało, a miałam robione aż trzy zęby. Ani razu nie poczułam żadnego bólu. Za chwilę wychodzimy i jedziemy. Powiem Wam szczerze, że naprawdę nie mogę się doczekać efektu końcowego, ponieważ jeszcze duże zmiany przed nami, jeśli chodzi o nasze zęby. Także
super i to jest dla mnie właśnie taka motywacja, ten efekt końcowy, żeby to wszystko przetrwać, ale tak jak mówię, no bólu żadnego nie było, dzisiaj na pewno też nie będzie, mimo wszystko jest to stresujące, wydaje mi się, że dla wielu osób takie wizyty stomatologiczne. Dominik już po, ale masz minę, uśmiechnij się. No, teraz moja kolej. O półtorej godziny leżałeś, nie? No wiadomo. Znieczulenia, mogę? Nie, nie mówiłam. No, jednak rezygnowałem ze znieczulenia dzisiaj, bo ostatnio miałem taką bliznę chyba przez 2 godziny po wizycie i źle się znieczulałem. Dzisiaj nie chcę mieć znieczulenia. Dam radę, trochę bolało. No bez znieczulenia to wiadomo, ja od razu. Miałem robione 3 zęby. I w sumie tutaj jest 4. coś zdziosła. Więc dałem radę. Ja od razu znieczulenie. Nie ma szans, że bez. My już po wizycie. Ja 1,5 godziny walczyłem, Paulina godzinę. Godzinkę. No, ja miałem bez znieczulenia w ogóle. Ostatnio miałem ze znieczuleniem, ale po wizycie 2 godziny nie mogłem jeść przez to. W ogóle jak piłem, to się poplułem cały, bo nie czułem pół twarzy. I mówię, dzisiaj nie chcę tego stanu, wolę wytrzymać. Trochę bolało, ale dałem radę i już mogę od razu jeść. Więc ja oczywiście od razu powiedziałam, że chcę znieczulenie. Powiem wam szczerze, że mnie te zastrzyki tego znieczulenia, zastrzyki to no, są ja prawdziwe. Mnie to w ogóle nie boli. Ja, Dominik mówił, że go to po prostu aż paraliżuje. Ta po prostu świadomość, znaczy, że ktoś wie. No, nie, mówię. Że ból, no. Nie, no ta świadomość. Ja powiem wam szczerze, że nie mam z tym żadnego problemu. Dzisiaj nie czułam zupełnie nic, absolutnie nic mnie nie bolało, także super. Naprawdę szybko poszło, w godzinkę zrobiliśmy dzisiaj 2 zęby, także całe góry mamy już zdrowe. Jeszcze tak 2 wizyty na dół i potem będziemy wybielać i będziemy robić piękne, estetyczne uśmiechy. Także super, bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać efektu końcowego. No i następną wizytę mamy dopiero za jakieś 3 tygodnie, tak, chyba, nie? No. Także trochę musimy poczekać na te nasze finalne efekty, ale będzie pięknie. Wracamy do domu, do Elmusia, bo już na pewno za nami tęskni i na nas czeka. Dzień dobry, idziemy na spacerek? Elmusio, idziemy na spacerek? Wszyscy razem?